No i efekt jest taki, że musiałem kupić rękawiczki do jazdy na rowerze po to, żeby w nich biegać. Tak jest. I możesz sobie zamówić za niewielką dopłatą, tak, na przykład jakąś wersję z modyfikacją. Dzień dobry. Cześć i czołem. Dzisiaj będzie ten właśnie długi dzień. 1, 2, 8, 5, 3, 4, 5, 6, 2. Muszę wytrzeć sobie to lusterko, bo już po prostu nic w nim nie widzę. No to w drogę. To o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj sobie porozmawiamy o segmentach produktów. Bo to jest coś, na co natrafiłem ostatnio, w sensie takim, jak szukałem dla siebie i dla mojej żony rękawiczek. I chodziło o to, ja potrzebowałem znaleźć na rynku rękawiczki, które są z Gore-Texu, czyli są wiatroszczelne i nieprzemakalne i w dodatku takie w miarę ciepłe, żeby się dało przy minusowych temperaturach spokojnie w nich biegać. Tak, bo szukałem rękawiczek biegowych. I nie znalazłem żadnych rękawic biegowych, które by spełniały te wymagania. To znaczy rękawice biegowe albo były tylko wiatroszczelne, ale nie były wodoszczelne. Mnie interesuje to, że jak ja idę pobiegać i pada deszcz i zakładam kurtkę z Gore-Texu, no to na ręce zakładam też rękawice z Gore-Texu i one mi nie przemakają. Jeżeli założę rękawice tylko wiatroszczelne, to one mi przemokną i będzie mi zimno w ręce. Więc okazało się, że producenci sprzętu, w sensie różnych ubrań biegowych, mają kompletnie to nieogarnięte, w sensie takim, że nie ma produktu, który jest rękawiczkami do biegania, oddychalnymi, wodoszczelnymi. Wodoszczelnymi i wiatroszczelnymi. No po prostu nie ma takich rękawiczek. Nie ma na rynku rękawiczek, które są rękawiczkami do biegania, są oddychalne, oddychają, są wodoszczelne i są wiatroszczelne. Do biegania takich nie ma, ale do jazdy na rowerze są. No i efekt jest taki, że musiałem kupić rękawiczki do jazdy na rowerze po to, żeby w nich biegać. I to jest w takim typową ilustracją tego, jak firmy, które bazują na wielkich komitetach dyrekcyjnych podejmujących różne decyzje, siedzą bardzo długo na różnych bezproduktywnych spotkaniach, jak straszliwie wtapiają, jeśli chodzi o spełnianie później potrzeb klientów. Bo gdyby ktoś się tylko zastanowił na zasadzie potrzeby, by porozmawiał z kilkoma biegaczami, którzy biegają tak jak ja przez cały rok, by wiedział, że przy takich rękawicach biegowych ważne jest to, żeby one były nieprzemakalne i żeby były ciepłe. Jak jest minus 10 na dworze i ja idę pobiegać, to one muszą być ciepłe. To nie mogą być rękawiczki, które mają 2 czy 3 mm grubości. To muszą być rękawiczki mocno ocieplone, takie no, zimowe, ale jednocześnie muszą być oddychające, bo jeżeli nie będą, to się ręce spocą i będzie słabo. I te komitety dyrekcyjne i ci wszyscy jakieś handlowcy, i ci wysoko opłacani specjaliści, którzy mają podejmować decyzje o produktach, powinni swój czas poświęcić na rozmowy z biegaczami. A wczoraj znowu sobie trochę grzebałem w ustawieniach nowego aparatu Canona G7X Mark II i ustawiłem go dzisiaj na taki bardzo neutralny profil kolorów, na bardzo zmniejszony kontrast. Także mam nadzieję, że dzisiaj jakość tego vloga będzie jeszcze piękniejsza. Okaże się to już dziś wieczorem podczas montażu tego vloga, a ty to zobaczysz jutro, czyli w czwartek, a jest teraz środa. Powiem ci w ogóle, że to takie vlogowanie codzienne strasznie mi się podoba. Poza jednym aspektem negatywnym tego, że no jednak na razie ciężko jest mi pogodzić bieganie poranne z montowaniem tego vloga.
Bo albo go montuję wcześniej rano zamiast biegać, albo go montuję późnym wieczorem, no i wtedy nie jestem w stanie wstać o tej 4:30, żeby pójść pobiegać. Dzisiaj też się nie udało, akurat dzisiaj z innego powodu, bo dzisiaj moja żona musiała wcześniej wyjść na samolot. Dzisiaj z kolei wygląda na to, że wieczór może znowu być długi, bo będziemy kręcili ujęcia do klipa Tezis. A jak to w życiu bywa, jak się robi takie rzeczy trochę niestandardowe, no to rzadko kiedy da się wszystko tak idealnie zaplanować, żebym był w stanie na przykład wrócić do domu przed 22:00. Podejrzewam, że może być z tym ciężko, aczkolwiek no, mam nadzieję, że się pomylę i że się uda. What you feel or what you know, every song keeps playing for me. Just listen to the radio. You better think twice if you go down this road. Mam dzisiaj założone buty czerwone i niebieskie jeansy i to nie przypadek. Dzisiaj wieczorem kręcimy klipa Tezis. No i muszę być dokładnie tak samo ubrany, jak wtedy, kiedy ostatnie te ujęcia kręciliśmy. I wtedy właśnie miałem tą czapkę z parasolem. Te buty czerwone i te jeansy. Wszystko ma swój sens. Idę się z Piotrem i z Janem spotkać, oczywiście spóźniony. Cholera. Mam nadzieję, że dobrze pamiętałem, że to tu. Tak jest. Dzień dobry. Tak jest. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle przepraszam za wszystko. Ale już zamówione. To fajnie, bardzo się cieszę, że przeczytaliście. W sensie ja bym uwielbiał coś takiego i to ma bardzo niewiele, nie wiem, firm czy sklepów, że jest jakiś produkt i możesz sobie, wiadomo, że oni każdej wersji nie zrobią w milionie egzemplarzy, ale że masz wersję podstawową i możesz sobie zamówić za niewielką dopłatą na przykład jakąś wersję z modyfikacją. Bo to byłaby idealna usługa dla mnie. No właśnie. No może nie wiem, albo to jest nieopłacalne, a może nie... To zakładamy firmę? Kaszuj to. Dlaczego? No bo już sprzedaż generalnie biznes plan. Pomysł. Wiesz jak to jest, że pomysł to jest najtańsza rzecz, tak? Egzekucja jest najtrudniejsza. Dobra, to ja jem dalej wypad. Cygara są bardzo dobre. Pokaż. Poczekaj, to ja zrobię taki najazd na cygara. Znaczy, ale, chyba jest tam, są... ale chyba jest tam mąka rzeczywiście. No, cygara nie są keto. Więc nie są keto. Słuchaj, dzień świstaka. Jak byliśmy tu ostatnio, w tym samym miejscu po naszej prawej stronie siedział ten sam znany człowiek. Kto? Podo Cox, reżyser filmów. Nie znam go. A? Polecam jego film Dziewczyna z szafy, a teraz w kinach jest jakiś jego nowy film. Okej. Podo Cox, bardzo dobry reżyser. No, dawaj. Nie, ale to nie jest do telewizji. Ale to nie jest telewizja. To nie jest dowcip do telewizji, nie.